czeka już. Laksa czeka już. Jedzie i Krzysztof. Ten, na którego tu tak czekałem. Kamera oczywiście odpalona. Cześć Krzychu! Siema! Ja już myślałem, że maki powieprzyłem. Nie, ale myślałem, że cię nie będzie jeszcze. A, no żartuję chyba. No nie, no w sumie 17 po już jest. No ja już tu od 10 minut na ciebie czekam. Serio? Ale w ogóle mi się tak nie chciało wstać. Ja spałem 4 godziny. Byłem wczoraj na tym koło Częstochowy, tam na zlocie samochodowym. I wróciłem do domu o 3 w nocy. No. O matko, co najświętsza, ile tego tu jedzie. Cholerunie, rozłączyłem się przez przypadek. Dobra. No dobra, słychać, nie? Halo, halo? Halo, halo? No, słychać, no. Halo, jesteś? Dobra, no. No dobra, jestem. No. Ty, a powiedz coś. No, naprawdę? No, dobra, działa. Dobra, to Krzysiu prowadzi. Tak, ja prowadzę. Wydaje mi się, że przy... No, to tam pod koniec, nie? Ja pojadę na końcu, żeby też jakieś nagrać coś. Dobra. Tak myślę, pojedziemy kawałeczek przez miasto, przez Lubliniec. Mhm. Nie ma problemu. Polansujemy się przy okazji. Dobra, to ja jadę pierwszy. Halo, halo, próba łączności, raz, dwa, trzy. Wszyscy są chyba, co? Wszyscy są. Dzień dobry, witajcie. Piękny, niedzielny poranek. Piękny, cudowny, zajebisty. Przewykupisty. Ja mam nadzieję, że mi kamera nie nawali i się nie zatnie, kurwa, tak jak ostatnio. O! O kurwa. Oj, oj, oj. O chuj w sto, no niedobrze, niedobrze. Dobra, to my kawałek dalej za ten, tam jest zatoczka chyba, albo taka droga obok. Krzysiu, będziesz to wszystko k***pikał później, te przekleństwa. Ja tego robić nie będę. Czekaj, tu jest jakaś droga. O, tu jest po lewej droga, to możemy tu zjechać. Będziemy po lewej stronie. No, sobie chłopcy już jadą to. Dobra. Kurde, tak na lewym pasie stoję. Jakby kogoś rozłączyło, to machać od razu, bo takie coś się może zdarzyć. No, no dobra. Na grupowy kompas to cały czas rozłącza. Ty, a powiedz mi, ten na pewno nie nalicza jakoś teraz mnie poczwórnie. Ja mam ogólnie darmowe, nie? Ale... Nie no, na biednego nie trafiło. Jak coś, to zrzutkę zrobimy. No, spoko. Kurde, jak to będziemy poczwórnie naliczać, no nie wiem, tak złotówkę za minutę. Raczej nie. Aż mi się przypomniały te czasy, jak w Serbii za 1 giga internetu 100 zł zapłaciłem. A ty wiesz, to ja bym ktoś dołączył, nie wiem co to jest, bo z tyłu całkiem jedzie. No widzę właśnie, ktoś dołączył, no. Mamy nowego ziomka. A i ogólnie rzecz biorąc, takie info, bo Częstochowie będzie krążyć dzisiaj brązowa Skoda Superb na gliwickich blachach. A skąd masz takie informacje? O. Mamy jednego sprzymierzeńca tutaj w grupie takich właśnie akcji policyjnych. A no chyba, że tak. Koledzy z branży czuwają cały czas. Ej stary, ja mam, wiesz ile ja mam punktów karnych? Ja mam 16. Co nie, to ja mam 10, to mnie przebiłeś, nie? Ale serio, gadasz? Ja mam 16, bo mnie w Bielsku rok temu 28 kwietnia jebli za bezprawca i za przekroczenie prędkości slipem. A później w listopadzie autem też dostałem 6. Nie? Masakra, no to ładnie odwaliłeś. Jeszcze 17 dni i już mi się startują. Masakra. Bezpiecznie przejeździć. Nie, no to ja mam 10, dostałem raz 2 punkty i raz 8 punktów za prędkość. To ja mam 6. Ile masz? 6? Ja mam 6, no. A też za prędkość? No, za głupotę w sumie, bo u mnie na tym, na rejonie wymazy brali, nie? No i był straszny korek do szpitala wojskowego. No i stwierdziłem, że ja w tym korku stał nie będę i no wiesz,
dwójeczka i powoli sobie lewym pasem śmigałem. No i oni się wkurwili za ten, że przejechałem po ciągłych, przez pasy, no i ten, aha. I jeszcze na czerwonym świetle mi powiedzieli. Ja myślałem, że można w korku wyprzedzać. Nie, no powiedział mi, że jakby miał mi naliczyć, to by mi skali brakło, więc będzie taki dobry i tak mniejszy mandat mi zrobić. To rok temu, ale to też jakoś w tym czasie, nie? Więc to mi się też skasuje niedługo. Nie, no bo ja myślałem, że jakiś katalog dadzą, nie? Że jak te punkty się zbiera, no to wygrasz. No, wygrasz! 24 punkty i rower. Punkty witaj! Ale to ja i tak, w zeszłym roku też jakoś to było w tym okresie. Wiesz, leciałem sobie na Prudnik, tam po polskie strony. No i była sytuacja dosyć niemiła, bo musiałem na policję dzwonić, bo taka pani jechała autem, się tam z mężem biła. No i krzyczała mi, że mam wezwać pomocy. No i wiesz, zadzwoniłem na policję. No i oczywiście policja przyjechała. Pytali się, co za zdarzenie i w ogóle. A później do mnie takie pytanie: a pan nie powinien w domu siedzieć, gdzie pan jedzie, nie? Bo to był ten okres, że nie można było nawet się poruszać, nie? Ja mówię, no pani policjantko, no co mam pani powiedzieć? No dobra, to ja już wszystko rozumiem, to uznajmy, że jedzie pan w ważnej sprawie. Ej, to ja widziałem taki film, jak dwóch takich właśnie, nie wiem, znajomych się wybrało, też jak była ta narodowa kwarantanna. I był zakaz właśnie przemieszczania się, nie? No i zatrzymała ich policja i ten policjant do niego: panowie, jaki jest cel waszego przemieszczania się? On do niego: a do McDonalda zjeść, bo taka fajna pogoda. Kurwa, zamiast się wybronić jakoś, nie wiem, że do sklepu jadam czy coś, to ten do McDonalda zjeść, bo fajna pogoda. Mi się wydaje, że może coś być po drodze, jakaś kontrola. Trzeba się pilnować trochę. Przynajmniej nie przekraczać 99 na godzinę. No właśnie. Pamiętajcie, jak jest 101, to nie przyjmować mandatu. Jak jest 101, tak? Tak. 101, nie przyjmować mandatu w zabudowanym. Sprawa idzie do sądu i wygrywacie. Tolerancja jest 5 na godzinę, nie? Jakoś tak. 2 km na godzinę, błąd pomiaru. Ej, tylko że... Tylko, że jak nie przyjmiesz tego mandatu, to on ci chyba i tak prawo jazdy zabiera, czy nie? Tak, prawo jazdy i tak musi zabrać. No to jest trochę, bez sensu. Ale zastanawiam się, co to za ziomek się z nami tutaj dołączył do nas. No ciekawe, kto to jest. Ale dobrze, niech to jedzie. Ja raz pamiętam, byłem w Wadowicach, gdzieś tam leciałem na Zakopanem. No i też w Wadowicach taka dosyć duża kolumna, mówię, a dołączę się. No i zgadnijcie, gdzie dojechałem, k***a. Na ślub! Pod kościół dojechałem w paradzie. O k***a. Nieźle. Mówię, tego to bym się nie spodziewał. Ja właśnie, bo ja nie wiem, sobie przypomnieć, na tym roku była Częstochowa, czy nie? No właśnie, nie wiem, wydaje mi się, że nie było. Nie było, na 100% nie było. No właśnie tak mi się to nie wydawało, no. No wiem, że było na Górze Świętej Anny zlot. Tak, to było, no. Widzisz, wtedy zrobił starostki kur do na Górze Świętej Anny chyba 40 minut, 30 godziny jakoś tak. Ale zapierdalało to, nie? No to na pewno. No wyjechało jakoś 15 po 10, a za 5, 11 już się z nami witał normalnie ten, nie? Gdzieś tam w boku zaparkował i przyszedł do nas, nie? Nagrywa, nie zacięło się? Nagrywa, dobra. Witamy po krótkiej przerwie. Tam się ktoś dołączył, ty cały czas jedzie z nami? No tak, mówiłem przecież. Ilu was tam jedzie, kurwa? Taki ja wygląda mi podejrzanie. Ogień. Daleko. Sądzicie, ile to będzie wszystko trwało? Tam msza i w ogóle, to znaczy, no bo nigdy nie byłem, tak się pytam. Msza chyba koło godziny, tak mi się coś wydaje. Godzinka 10, coś takiego. No. A no i żebyśmy nie zapomnieli w tych herbach zjechać na Orlena, bo tam jakiś gościu czeka. No, to. Uwaga, jakiś kot. No. Po lewej stronie. O ja pierdzielę. No, babeczka mi zjechała, ale nas jest tu więcej, kobitko. Nie, taki syneczek, a chuj wie. Dobra. Za tą Hondą. A, to jakaś łania była. Łania? Czekaj, zobaczymy. Łania, tak. Ale to taka sarna, taka świeża. No, taka 2 na 10. No, piknik tu mają.
Dobra, czekaj, gdzie jest ten ziomuś? Ale którą się z nim mówiłeś? 9:50. 9:50, 10, coś takiego. Stańmy sobie tu. No to jest 59. No czekaj, może coś napisał? Działa, działa. Jest gitara! Pacjent uratowany. Dobra, jedziemy. Co, lecimy, nie? Sześćset! Krzysiu, daj 5 złotych, dobra, miałem nie przeklinać. Daj 5 złotych, kur... Ale nie mam, to daj 3. To daj 2. Kurwa, nie mam. Masz. 2 złote ci mogę dać. 5. Ale chciałeś 2. Ale daj 3. Dobra i co? Kartą płacę, no to dobra, masz terminal. Co, z nami się dołączyli? Ty no w sumie trochę tak jedzie. Co to się tu stanęło? Co to jest? Za rondo? No widzisz, tu jest wjazd na autostradę nam, kurde, odwalił winowy, zobacz. Panie, takich rzeczy to nie było u nas. No nie, widzisz jak się Polska zapisu rozwija? O, jakie ładne, to jest BMW chyba. Kolejny jedzie? No, spuścimy, niech to jedzie. Jeszcze jeden tam, jedzie. Tam jest radar zaraz. Jeszcze jeden. No, tych czterech jedzie i właśnie, nie? Tym tam jest zaraz radar, zjedzie pierdolnie zaraz. O, coś jedzie. Zaczyna się. O, hamowanko. Uwaga. Sialala, ale bardzo dużo tego jeździ, masakra. Troszkę się tego nazbierało. Dobra panowie, zróbcie jakiś żółty tu, żeby było fajnie. Oplułeś mnie. Teraz muszę ten olej z tej szyby zmywać.